Witam serdecznie, Artko z tej strony i zapraszam do kolejnego odcinku Banner Sagi. I tutaj muszę przeprosić, bo będzie nam niestety brakowało jakieś pół godziny gameplayu. Czemu? No, otóż nie zapisał się, nie nagrywał się odcinek, o czym się zorientowałem dopiero po fakcie, ale niestety gra trwa dalej i teraz, cóż, pozwólcie, że streszczę może, jak gra będzie nam tutaj wróci do momentu, gdzie się zapisała ostatnio. Natomiast z takich najważniejszych wydarzeń, które się stały, no to tak. Ivor znaleźliśmy przede wszystkim w Manchyrze martwego drążyciela, który okazał się być kobietą, która miała w zawiniątku dziecko, które żyło, dziecko drążyciela. No i to dziecko, cóż, wzięliśmy ze sobą, mieliśmy tam ciężką decyzję, wziąłem ją ostatecznie ze sobą. No natomiast na razie nic z tego nie wynikło, poza tym, że dostaliśmy item. Zresztą zobaczmy naszych bohaterów, dostaliśmy item, a poza tym, no, Ivor wtedy opowiedział o swojej przeszłości, o to dostaliśmy, Ivor wtedy opowiedział o swojej przeszłości, że stał się taki sławny i ogólnie uciekł od tego, dlatego że zabił jednego z Sundru, zabił burzycielkę, a stało to się w momencie, jak ją znalazł w śmiesznej zawiei, jak zajmowała się swoim synem. No i najpierw zabił syna, który się rzucił, żeby obronić matkę, a potem burzycielkę, która nawet się nie broniła. I w tamtym momencie właśnie powiedział, że to był moment jego załamania i dlatego ogólnie uciekł do Skorgu, do miejsca, gdzie nikt nie wiedział, kim on jest i co zrobił na dobrą sprawę. Bo to zanim go śledziło, że tak powiem, po dziś dzień i teraz właśnie się przyznał do tego. A tak poza tym, no, dużo się nie wydarzyło poza tym. Doszliśmy ogólnie do wioski, parę ludzi z głodu po drodze poumierało, bo no niestety zapasów nie miałem, dopiero teraz się zaopatrzyłem, kupiłem cokolwiek. No i jesteśmy w wiosce, czekamy, w której mieliśmy się z Juno spotkać. Juno nie ma tutaj niestety, także są opinie, co mamy robić. No ja myślę, że odpoczniemy o niskie morale, na pewno chcemy odpocząć, ale ludzie wydają się być nieprzyjaźni nam, także dajmy tutaj im odpocząć. A i coś się dzieje. Przed domami doszło do szarpaniny. Złodzieje, krzyczy ktoś z swojej karawany, gdy grupa nieznajomych ucieka z waszego obozu. Odliw biegnie w ich kierunku. Zabrali nasze zapasy, krzyczy ktoś w pobliżu. Okej. Pobiegnij za złodziejami. Szybko, wołasz. Inni członkowie karawany ruszają z tobą za pogoń. Docieracie na plażę, gdzie czeka na was kilku mężczyzn. Dyskutujecie przez chwilę o tym, czy coś zostało skradzione. Nie widzisz, kto jako pierwszy wyciąga broń, ale oznacza to koniec rozmowy. Nel? Nie mamy spokoju, co? Ale skoro walczymy z ludźmi, to nie chcę, żeby Alet była z nami. Najmy może Twygwiego, albo Odliw, albo Nit, ale no, myślę, że Twygwi nie potrzebujemy aż tylu dystansowych postaci. To skoro już przy tym jesteśmy, to Alet, proszę, oddaj swój przedmiot i damy go Twygwiemu. Że każdy miał po przedmiocie ze składu. No i idziemy rozprawić się z tymi złodziejami. Ogólnie no, sytuacja była dosyć nieciekawa w trakcie podróży, bo tak jak mówię, skończyły się zapasy, nie miałem jak ich uzupełnić. To się mi nie wydaje, że będzie ciężka walka. Myślę, Iverem tutaj zostawimy, ale resztę raczej skierujemy w tą stronę. Iver sobie z tymi dwoma powinien poradzić, jak mam być szczery. Potem Rook będzie, to Rooka możemy tutaj dać. Potem Eivinda damy tutaj, Trygwiego, tak, i Krumr. Myślę, może tutaj być. Okej. Okay. No to pierwsze, co robimy, to skasujemy, myślę, tego pana. Chciałbym widzieć, ile mogę. Czemu tak mało? Co? Ale czemu? On, ty jesteś jakoś ranny, czy coś? What? A, mamy słabe morale. Tak, to dlatego? Nie, to tylko siłę woli obniża. Beat Smithem. Ty następny się ruszasz. Myślę, że tutaj nie ma sensu, lepiej jest temu zbić pancerz, to jest bliżej.
A, nie, oni mieli bonus, bo przy sobie stali. Okej, teraz cię rozumiem. Strzelmy błyskawicą, jeśli możemy, oczywiście nie mamy w zasięgu. Okej, to nieważne, to podejdźmy. Kto następny będzie? Ty będziesz strzelała, to nieistotne w sumie. Stąd powinienem mieć w zasięgu was błyskawicy. Tak, słodko. I się odbije na ciebie, także dwóch na raz zranimy. Okej. Wejwinda pewnie strzeli. Nie, muszę go jakoś lepiej chronić, jak mam być szczery. Kto następny będzie? Następny będziesz ty, to z tobą nic nie zrobię, ale podejdźmy tutaj i ciebie. Okej, robimy tak. Okej, wy się pozbyliście. Nie? Aha, dobra. Dobra, Krumrem tutaj podejdźmy. I możemy załatwić tą łuczniczkę. I to jeszcze krytyk. Nice. Trygwim, niedużo zrobimy. Użyjmy naszej umiejętności specjalnej, myślę. Nabijmy go. Dobra, myślę, że tego będziemy mogli. A, spokojnie. Żegnam. Nie! Odbił. Dobrze, kto następny? Ty następny. No to ty nie będziesz następny. Dobra, Eivind. Eivind. Tutaj błyskawicy nie będę posyłał. Myślę, że po prostu nawet nie będziemy się oddalać, tylko jego z błyskawicy potraktujemy. Powinniśmy go być w stanie zabić. Nie? Okej. Dobra, z tobą się pożegnamy. Dobra, ciebie też w takim razie pożegnamy. Au, trzy pancerza zbił. Dobra, papa. I zostałeś ty. Okej. Jestem w stanie z ciebie stąd strzelić? Nie? O, come on now. W sumie to marnuje czas, po prostu daj mi odpoczynek i tak go będę mógł teraz załatwić. Okej. Nice. No i że to trudne nie było, ale pewnie za to będziemy mieli konsekwencje inne, domyślam się. Alet na pewno nas nie będzie za to lubiła. Złodzieje rozpierzchają się, gdy zaczynasz ich atakować, ale kiedy wracasz do karawany, odkrywasz prawdziwy powód. Zniknęły kolejne zapasy. God damn it! Nie ma więcej zapasów w markecie? Nie ma. Shit. Jeszcze jeden dzień, odpocznijmy. Przychodzą do ciebie członkowie karawany. Posłuchaj, mówi jeden z nich. Nie czujemy się tu bezpiecznie. Nie wiem jak odnowiciele, ale chcemy stąd odejść i mamy nadzieję, że do nas dołączysz. Wygląda na to, że około 20 ludzi, zarówno rolników, jak i wojowników, czuje to samo. Zachęć ich, by zostali. Nie pozwól, dołącz do nich, przygotuj się do opuszczenia. Zachęć, by zostali. Dają ci do zrozumienia, że nie chcą dłużej o tym rozmawiać. Kręcą głowami i wyruszają w podróż. Reszta karawany nie jest gotowa, więc niewiele możesz zrobić, by ich powstrzymać. Masz nadzieję, że sobie poradzą i że nie popełniłeś błędu. Au. Shit, dude. Ja tylko morale chcę sobie poprawić. Jeszcze jeden dzień. Jeszcze jeden dzień.
Dobra, Juno chyba tu nie przyjdzie. Leaf? Ruku, zaczekaj proszę, błaga Eivind. Powiedziała, że tu będzie, potrzebujemy jej. Widzisz, że wizja odejścia go przeraża i oznacza dla niego pożegnanie się z Juno na zawsze. Dobra, poczekamy. Mówisz Eivindowi, że zostaniecie tu jeszcze trochę, ale nie jesteś pewien, nie długo zamierzasz czekać. Każdy stracony dzień oznacza większe zagrożenie. Przynajmniej morale sobie poprawiamy, ale znowu będziemy z głodu umierali. Shit. Ostatni dzień. Nie! Fucking hell. Ja chcę mnie do tego zmusić, co? Idziemy. Na pewno nas dogoni. Eivind patrzy na drugą stronę jeziora, nic nie mówi. Mamy problem, mówi Ayr. Wszystko tu jest zalane. Możemy spróbować przejść po błocie, ale będziemy się wolno poruszać. Możemy przepłynąć przez jezioro, a istnieje niebezpieczeństwo, że się utopimy lub utkniemy. Możemy też ogrążyć miasto, ale nie wiem, ile nam to zajmie. Co ty na to? Przez rzekę uszczęcie i na drugą stronę złapać miejscowym, okrążcie zalanie tereny. Przepraszam, Eivind, ale ona tu nie przyjdzie. Przeprawić się przez rzekę. Pakujecie w miarę możliwości, odwiążacie wozy, nie mamy po wodzie go. Masz nadzieję, że pozostali członkowie karawany sobie poradzą. Ziemia jest kleista i śliska, ale poza miastem do woda nie jest już tak głęboka. Dłuższa chwilę zajmuje wam przejście przez wielkie błoto obok Sigrholmu, ale wychodzicie z tego bez szwanku, jeśli nie liczyć marudnych członków klanu. Plus 5 sławy. Yeah. Sorry, Eivind, naprawdę. Chciałem poczekać na Juno, ale nie mamy zapasów i szczerze i tak za długo czekałem, bo zostały nam 2 dni zapasów. Nie wygląda na to oczywiście, że je zapełnimy, także znowu będą mi ludzie z głodu umierali. Super po prostu. Cieszę się bardzo. No, nie, not really. Nie mam, ja w ogóle w tej grze nie mam okazji, żeby zapełnić swoje zapasy. To jest tak wredne. A już nie mamy zapasów. Znowu. Shit. Proszę. Prawie nikt nie przejmuje się z dusznym krzakiem. Krzakiem, Boże, jednej z kobiet. Poród był tylko kwestią czasu. Członkowie karawany cieszą się na myśl o dziecko, które do nich dołączy. Pozwól odpocząć, pogratuluj, podaj rodzinie dodatkowe racje w ramach prezentu, nie rób nic, zapewnij spokój. Pogratuluj. Przychodzisz obok radujących się towarzyszy, idziesz do namiotu świeżo upieczonych rodziców. Gratulujesz im z całego serca i mówisz, że ich synek wygląda na silnego i zdrowego. Matka płacze ze wzruszenia, ojciec serdecznie ci dziękuję. 5 sław. No sorry, nie mamy i tak żarcia, także nie mogę ci dać dodatkowych racji, przykro mi. Po prostu nie mamy żarcia w ogóle, nic, nul. Kiedy szykujesz się do snu, Odef odciąga cię na bok. Chciałbym z tobą o czymś porozmawiać, mówi, na osobności. Dude? Masz jakieś żarcie? O czym myślisz? Jak dobrze znasz ludzi, z którymi podróżujesz? Ilu z nieznajomych jest w naszej karawanie? Kim się martwisz? To grupa decyduje, nie ja, przyglądaliśmy kilku. Kim się martwisz? Obserwuję wszystkich, odkąd do was dołączyłem. Twojej kompanii ze Skorgru są lojalni. Jestem pewien, że są gotowi za ciebie zginąć. Ja zrobiłbym to samo dla nich. Ale co z warlami? Połowy z nich nawet nie znasz. Chcesz powiedzieć, że nie ma nic przeciwko wykonaniu rozkazów człowieka? Po tym wszystkim, co stało się w Weinartowcie? Sami do nas dołączyli, Ayr, warto zaryzykować. Sami do nas dołączyli, możemy bardziej uważać. I sami mogą też wbić ci miecz w brzuch. Co się stanie, gdy warlowie nie zechcą zrobić tego, co im każesz? Jeśli Krumr powie choć słowo, co najwyżej, najmniej połowa z nich pójdzie za nim. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli chcieli przejąć tę karawanę, zrobiliby to w dowolnej chwili. Ale tego nie zrobili. To nie znaczy, że nie zrobią. To nie oni są naszym największym problemem. Jest z nami Odnowiciel, zabiera z nieba błyskawice i mówi nam, że, co robić i dokąd iść. Myślę, że mieliśmy szczęście, gdy jego mentor nie pojawił się w Sigrholmie. Eivind to jest tylko uczeń? W takim razie od to, czego jest zdolny jego nauczyciel? Pomyśl, Ruku, co tak naprawdę wiesz o Eivindzie? Słyszałem, że znaleziono ich położonych na jakimś pustkowiu. Półżywych. Przepraszam was, naprawdę.
kiedy przyszli drążyciele. Potem w Einartofcie pojawił się ogromny wojsz, spojrzał na Eivinda i uciekł. Nagle potrzebowali naszej pomocy zamiast Rady Odnowicieli? Gdzie w tym logika? Chyba trochę koloryzujesz. Może nie ja, tylko Eivind. Jestem wdzięczny za to, co dla nas zrobiłeś, Ruku. Zaufanie jest najważniejsze. Myślę, że pora się rozejrzeć. Nie bierz tego do siebie. Kiedy spoglądasz w dół, widzisz, że Onef wbił ci nóż pomiędzy żebra. What? You piece of crap! Mgła przesłania twój wzrok, a po powiekach spływa ci krew. Z trudem łapiesz oddech, słyszysz pogwizdywanie ptaków i widzisz poruszenie w obozie. Wojownicy Onefa Frostvellu zaczynają atakować twoich ludzi. Kiedy Odlif odwraca się, by strzelić do wojowników, Onef wbija jej ostrze w plecy i biegnie dalej. Kobieta upada na ziemię niczym worek z mąką. Onef biegnie w stronę Alet, która ze strachu zamiera w miejscu. Mimo bólu powoli wstajesz. Odlif nie żyje. Znajdujesz w sobie siłę, by przeciąć stojącego najbliżej zdrajcę na pół, ale czujesz, że nie możesz krzyknąć. Wygląda na to, że masz przebite płuco. Onef łapie Alet za nadgarstek, odrzuca jej łuk i zaciąga ją w stronę lasu. Wasze spojrzenia krzyżują się. Nie, Alet porusza ustami, ale nie słyszysz jej głosu. Pomiędzy wami pojawia się 10 ludzi. Widzisz Ivera wściekłego i gotowego do walki, jak nigdy dotąd. Ty brudny zdrajco! O me, o nie. Wiesz co? Wezmę Ekila. I wiesz co? Jak cię znajdę, to Ekil cię zabije. O nie, ja tak czegoś takiego nie przepuszczę. Bogowie. Mam nadzieję, że nie stracimy Alet. Holy moly. Po prostu nie. W tym momencie nie. Onef, nagrabiłeś sobie naprawdę bardzo mocno. Oh, shit, dude. Okej, myślę, że takie ustawienie jest dobre. Myślę, że poślemy cię taranem. Bomobongong. Nice. No i teraz róg. Dużo nie możemy zrobić, jak oni są tak skupieni. Chociaż z drugiej strony, jak będzie tu Gunalf mógł wejść... Oh shit. Oh shit. Dobra, ale puśćmy błyskawice. Powinna się odbić tak i tak. I nie ruszać Ivera. Piu, piu. Nice. Teraz... No, nie jesteś w zasięgu. Szkoda. Dobra, to uszkodzimy tego jego mościa, bo jest oddalony od reszty. Okej. Okay. Dobra, Krumr może się zająć, chociaż zaraz. Kto będzie teraz? Ty, a ty masz... Shit. Nie. Ty, tu tutaj podejdźmy po prostu, zbijmy mu pancerz na razie. Ojej, jak znajdę Onefa, to cholera jasna. Porozmawiamy sobie, kurczę, inaczej. Jako też w ogóle umiejętność. Animusz. Odrzuca o maksymalnie dwa pola wszystkie przylegające jednostki zadając obrażenia. Spoko. Chciałbym, żebyś kogoś zabił. Kto tu ma mało? Ty masz mało HP-ków. Ale nic ci nie zrobi. Nie zabiję go niestety, ale zbiję do dwóch. Dobra. Ivar. Ty się tym zajmij. Okej. Okay. O, ten młyniec będzie piękny. To następny. Ty następny. Do ciebie nie dojdę. Po
potem ty. Myślę, że ciebie zbijemy. Okej. O nie! Chociaż tutaj mogę się ustawić, to wciąż będzie trzech albo nawet czterech. Ta błyskawica będzie piękna. Chociaż to pójdzie tak, tak, tak. Na Ivera nie przeskoczy. Na Ekila przeskoczy. Trudno. Trudno. Co? Na was też przeszło? Excuse me. Oh shit. To miało większy efekt niż myślałem. Okej, jestem w stanie 50%, mówisz. Shit. Zwijmy mu po prostu pancerz do zera, żeby Ekil mógł go zabić. Ty jesteś teraz największym zagrożeniem. Już nie. 22. Sweet babu Jesus. Dobra, ty możesz sobie po prostu odpocząć. Ty. Okej. I został Ekil. Krumr sobie odpocznie. Ekilem chce tego killa mieć. Sweet. Yeah. Zwycięz, twoja sława wzrasta. Yes. Onef! O, dude, masz tak przerąbane. Masz tak bardzo przerąbane. Gdzie jest Alet? Krzyczy Ivor, wbijając miecz w najbliższego przeciwnika. Ty biegniesz już w stronę lasu, nie zwracając uwagi na walkę toczącą się za twoimi plecami. Przypływ bólu, masz wrażenie, że zgubiłeś ich ślad. Potem słyszysz odległy krzyk Alet, po którym następuje głucha cisza. Przedzierasz się przez drzewa. Na małej polanie Alet leży oparta na drzewo, jej dłonie i ubrania pokryte są krwią. Patrzysz przed siebie nieobecnym wzrokiem. Obok niej leży Onef. Z jego prawego oka wystaje strzała. Alet spogląda na ciebie, a następnie na Onefa. Zabiłam go, mówi. Shit. Znaczy, dobrze, że nic nie jest, ale... Alet, nic ci nie jest? Krzywisz się na bólu, z bólu na widok Alet, wracając z krwawej... Przepraszam. Od początku. Krzywisz się z bólu na widok Alet, wracając z krwawej potyczki z Onefem. Nie, ja... Nic mi nie jest, ale nie miałam wyboru. Tato, ty krwawisz. Chwilę później staję przy tobie, uciska rany na twojej klatce pierściowej. Mogę to opatrzeć. Gdzie moja igła? Odliw, pomóżcie. Ivor, znalazłem ich. Zanim tracisz przytomność, widzisz Eivinda, Ivera i Alet stojących nad tobą. Man. Nie. Przeżyję? Na dźwięk głosu Alet otwierasz oczy. Zwykle taka rana... Mam nadzieję, że wystarczy to, co zrobiłem. Wystarczy. Tato! Ale to odrywa się od twojej obnażonej, obandażowanej klatki piersiowej i przyciąga do siebie twoją głowę. Mówienie idzie ci łatwiej, niż się spodziewałeś. Odliw? Dobrze, że Eivind tu był. Odliw przeżyje. Ale została poważnie ranna. Yes! Odliw żyje! Udało nam się zabić większość z tych ohydnych zdrajców. Reszta uciekła do lasu. Nie udało nam się uratować tak wielu ludzi. Zrobiłeś wszystko, co mogłeś, Eivindzie. Nikt nie oczekuje od ciebie wskrzeszenia zmarłych. Eivind marszczy brwi i kładzie dłoń na czole. Dlaczego Onef to zrobił? Rozmawiał z tobą na chwilę przed tą tragedią. Planował to od samego początku. Myślał, że moje będzie naszą zgubą. Nie wiem. Myślał, że było naszą zgubą. Co za drań. Niczego się nie domyślaliśmy.
No to prawda akurat. Ekil własnoręcznie zabił dobre pół tuzina ludzi Onefa. Powiedział, że przez cały ten czas to Onef rządził Frostvalem. No czemu nie powiedziałeś tego? What the fuck, dude? Ekil jest głupi. Opuścił miasto, gdy nadarzyła się sposobność. To chyba koniec ich relacji. Ekil był już jak ujadający pies, którego trzyma się na podwórzu, by ostrzegał przed wrogiem. To nie przypadek, że Onef zaatakował tych, którzy mieszkali w Skogrze. Pewnie myślał, że kiedy nas zabije, przejmie sztandar, a reszta zacznie mu podlegać. Albo że przejmie nasze zapasy i zostawi resztę jako przynęty dla drążycieli. Musimy bardziej uważać, nie możemy pozwalać byle komu na dołączenie do karawany. Nie, nic nie zmieniamy, nie jesteśmy tacy jak oni. Gdzie wytyczymy granice, Iverze, i bądźmy ostrożniejszy. Shit. Gdzie wytyczymy granice, Iverze? Nie wiem, Ruku. Naprawdę, nie wiem. Nie zmienia to jednak faktu, że Wrzaskun ciągle nas ściga. Bagna wokół Sigurholmu dadzą nam nieco przewagi, ale musimy iść dalej. Twoje ciało przeszywa ból, ale wiesz, że Iver ma rację. Pora ruszać. Członkowie karawany zaczęli już zwijać się. Zwijać obóz. Zwijać się. Shit, dude! O Boże, cieszę się, że Odliv jednak żyje. Tu mamy sobie do pogadania. Market, market, market. Nie mamy marketu. Shit. Odliv, Odliv, Odliv. Dude, nic ci nie jest? Jak twoja rana? Widzisz, że Odliv krzywi się z bólu, gdy wstaje, by z tobą się przywitać. O wiele lepiej. Kiedy zobaczyłem, co się stało, myślałem... Cieszę się, że... Tęskniłbyś za mną, Ruku? Uśmiecha się. Bez Eivinda tylko tyle mogłeś zrobić. A teraz musisz jeszcze trochę się ze mną naużerać. Ale nie wyobrażasz sobie, jak to boli. Chociaż może znasz to uczucie. Słyszałam, że też zostałeś dźgnięty. Mogło być gorzej. Jak się czujesz? Nieźle. Od śmierci mojego męża czuję się samotna, mimo że otacza mnie tyle osób. Mam wiele innych powodów do zmartwień. Cieszę się, że Alet jest ze mną. I ty, Ruku. Co myślisz o karawanie? Zastanawiasz się, czy kogoś z niej wyrzucić? Ciężko powiedzieć. Normalnie byłabym zła, że w ogóle coś takiego sugerujesz. Z drugiej strony wbito mi miecz w plecy. Odliv zastanawia się przez dłuższą chwilę, a potem ciężko wzdycha. Nikogo nie odsyłaj. Dopilnuj tylko, by nic się nie stało z Alet. Zastanawiasz się, co odpowiedzieć. Odpocznij trochę. Dobrze, dziękuję. To dobry pomysł. Ruku, możesz dotrzymać mi towarzystwa, jeśli masz ochotę. Kiedy będę nieco bardziej przytomna. Porozmawiajmy później. Szykuje się romans. Wdowcy, wdowy i wdowca. Nic nie mówię, ale ta dwójka ma coś do siebie. Ekil, Ekil, dude. Czemu nic nie mówiłeś? No proszę, nadal żyjesz. O, jak leci, Ruku. Z tobą nigdy nic nie wiadomo, Ekilu. Podobno pomogłeś odpędzić zdrajców, gdy zaatakował nas Onef. Dlaczego wciąż się zastanawiam? O co ci chodzi? Nie, tak trudno mnie zrozumieć. Może zapytasz zamiast wymyślać? Dlaczego nie ostrzegłeś nas przed Onefem? Nie ostrzegłem? Ile razy mam go nazwać zdrajcą, abyście wreszcie to zauważyli? Co miałem powiedzieć? Uważajcie, Onef wymorduje waszą rodzinę? Nie wtajemniczył mnie w szczegóły. Zawsze taki był. Nie zdziwiłbym się, gdyby próbował cię przekonać do zabicia mnie, ale nie chcę tego wiedzieć, więc zachowaj to dla siebie. Dlaczego z nim współpracowałeś? Możesz zostać z nami. Nigdzie się nie wybierałem. To znaczy, że będę mógł chodzić wolno z toporem u boku? To nie znaczy, że nie będę cię obserwował. W porządku. Jesteś porządnym człowiekiem. Dlaczego z nim współpracowałeś, Dom? Nie wiem, Ruku. Rodzina sprawia, że robi się dziwne rzeczy. Wiesz, co jest najgorsze? Zostaliśmy rodziną, gdy ożenił się z moją siostrą. Umarła z powodu wysokiej gorączki. Z tym, że to nieprawda. Nie była chora. On ją zabił. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Może po prostu miał taką zachciankę. Byłem wściekły. Tak bardzo, że chciałem, by błagał. Mogłem zabić go na miejscu, ale to by nie wystarczyło. Chciałem, żeby żałował tego, co zrobił. Żeby ze zgryzoty zwrócił swoje wnętrzności. Z jakiegoś powodu to wszystko się przedłużyło. On się tym nie przejmował, a ja się poddałem i robiłem to, co chciał. Nie wiem, jak do tego doszło. A mój atak na ciebie, Frostvalerze? Powiedzmy, że to nie do końca był mój pomysł. Muszę iść. A ja muszę się wysikać. Nie tylko ty masz tu sporo zajęć. Kręcisz głową, gdy Ekil oddala się od obozu. Holy moly, Ekil jest spoko gościem.
Nie powinniśmy w ogóle Onefowi w takim wypadku ufać. No ale cóż. Oczywiście nie mamy jedzenia. Oczywiście. Idziemy dalej. I dobrze, że z Olive i Zalet jest wszystko w porządku. To jest najlepsze, ale będziemy znowu umierać z głodu. Jest jakaś wioseczka tutaj w pobliżu, widzę. Zwiadowcy powraca z sinym od ziemna dzieckiem. O mały włosa wdepnąłbym w nią w tym śniegu. Wydaje mi się, że przed czymś uciekała. Mówi, jej bladą cerę pokrywa błękitne plamki, a jej piersi unosi się i opada. Ciągnięcie jej z nami w takim stanie mogłoby ją zabić, mówi jedna z kobiet. Chyba grozi nam jakieś niebezpieczeństwo, zauważa inna. Idźcie dalej, nie zajmie się nią, zatrzymaj karawany, zajmijcie się dziewczynką, zatrzymajcie się i porozmawiajcie, szukajcie innych ocalałych. Poszukamy innych ocalałych. Macie godzinę, wołasz, poszukajcie innych. Uzdrowiciele, zróbcie wszystko, co w waszej mocy. Widzisz rozpalone ognisko, gdy ruszasz w ślad za zwiadowcami. Poszukiwania okazują się bezowotne, cnę wracasz do rozstawionego obozu. Uzdrowiciele kręcą się wokół dziewczynki. Wygląda to na to, że wyzdrowieje. Następnego dnia wyruszacie w dalszą podróż. Dalej będziemy umierali z głodu. Najgorsze to jest to, że tracimy warlów, cholera, bo ich nie mamy za dużo. To jest jakaś wioseczka. Proszę, miejcie zapasy do kupienia. Ja już nie mogę, ja tak nie mogę po prostu żyć bez zapasów. O, bogowie mi są niełaskawi. Mieszkańcy wioski nie mają pojęcia, jakie zagrożenie na nich czyha. Widzieliśmy tylko jakieś czarne sylwetki w oddali. Mówią, poza kilkoma młodymi rodzinami, nie chcą zabrać swoich rzeczy i dołączyć do karawany. Okej, okay, market, 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 proszę. Miej żarcie, dużo żarcie. Tak. Wszystko, co mamy. 16 dni. Okej. To już powinno wystarczyć. Nie mamy z nikim pogadać. Możemy kogoś awansować chyba. Mamy 20 punktów sławy. 22. Alet mimo wszystko wraca do nas. Także Ekil, cieszę się, że jesteś z nami. Ale Alet jest Alet. I oddaj mi brązoletkę, Alet. Dziękuję. Już nie jest ci potrzebna. Alet, proszę. Chociaż czy to jest... Nie, myślę, że i brązoletka jest wciąż lepsza. I brązoletka jest jednym, kurczę, z lepszych itemów w grze, mimo wszystko. I... 25 potrzebujemy, żeby cię awansować, co? A nie, 20. Dajemy jej piąty poziom? Czy Rukowi dajemy piąty poziom? Myślę, że na razie rukomi dajemy piąty poziom. I co róg? Róg, tobie się przyda na pewno to. Siły już ci więcej nie możemy dać, to dajmy ci więcej pancerza. Potwierdź. Co ty masz za przedmiot? 15% na podwójne obrażenie. Okej. Dobra. I tylko nam została Alet i Krumr do level upowania, jeśli chodzi o podstawowy gun skład. Ale cóż, no w tym odcinku to by było na tyle w takim wypadku. Także dzięki wielkie za oglądanie. Oczywiście zachęcam do zostawiania komentarzy, subskrypcji, lajkowania. Jak najbardziej to pomaga w rozwoju kanału. Także trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinku. Na razie.